Ja mam na imię Ola, przyjechałam z Katowic. W niedzielę razem z Agnieszką, z Ewą i z Grzesiem przyjmuję chrzest. A dzisiaj jestem tutaj po to, żeby powiedzieć wam, że nasz Pan jest dobry. Bóg jest dobry i opowiem wam też, jak się pojawił w moim życiu. Początek tej drogi to jest 2009 rok. Ja wtedy studiowałam filologię rosyjską i od koleżanki ze studiów dowiedziałam się, że w trakcie wakacji organizowany jest wyjazd wolontaryjny na Ukrainę, niedaleko Kijowa, do ochronki dla dzieci. Tam będziemy się zajmować dziećmi z takich rodzin z problemami. I chętnie na ten wyjazd przystałam. I w trakcie naszego pobytu na Ukrainie do grupy wolontariuszy dołączyła jeszcze jedna koleżanka. To była współlokatorka mojej koleżanki ze studiów. I w trakcie tego pobytu okazało się, że ta dziewczyna jest chrześcijanką. Ja wtedy zupełnie nie wiedziałam, co to znaczy. Ale tak Pan Bóg zorganizował czas w trakcie tego wolontariatu, że miałyśmy taką jedną piękną rozmowę na karuzeli, w trakcie której moja siostra obecnie powiedziała mi pierwszy raz o konieczności poszukiwania Boga i o konieczności nawrócenia. I tą znajomość z Ukrainy kontynuujemy do dzisiaj. Kontynuowałyśmy też po powrocie do kraju i miałyśmy takich spotkań i rozmów więcej. W trakcie tych spotkań siostra opowiadała mi i o swoim nawróceniu, o swojej rodzinie, o swojej sytuacji, ale opowiadała też o Słowie Bożym, o Panu Jezusie. I bardzo te spotkania lubiłam, bo od mojej siostry bił i nadal bije niesamowity spokój. Ja wiem, że to jest Pan Jezus, ale to ją właśnie odróżniało od innych osób, które znałam. Po skończeniu studiów wróciłam do domu rodzinnego, szukałam pracy i po pewnym czasie odezwała się do mnie koleżanka, którą znałam z poprzedniej firmy i zaproponowała mi pracę w szkole języka angielskiego. Mnie bardzo zależało na pracy z językiem rosyjskim, no ale takiej pracy akurat wtedy nie było. Więc zaczęłam pracować w tej szkole, ale czułam też, że zaczyna mi brakować kontaktu z językiem rosyjskim. I zdecydowałam się, że w internecie poszukam osoby, z którą będę się mogła spotykać na przykład raz w tygodniu, żeby rozmawiać po rosyjsku. I taką panią znalazłam. Okazało się, że ta pani mieszka stosunkowo niedaleko, kilka przystanków tramwajowych ode mnie. I umówiłyśmy się na takie pierwsze spotkanie akurat w sobotę. I dzień przed tym spotkaniem w pracy wręczono mi wypowiedzenie. Ale na spotkanie w sobotę pojechałam. Na tej rozmowie bardzo mi się spodobało i zdecydowałam, że będę się na takie spotkanie, na rozmowę po rosyjsku umawiać regularnie. I ta znajomość, to znaczy w trakcie tych rozmów poznałyśmy się lepiej i ta znajomość przerodziła się w przyjaźń. No i no Pan jest wielki i okazało się, że ta pani jest chrześcijanką i należy do Kościoła Zielonoświątkowego. I to była druga osoba zakochana w Chrystusie, od której ja bardzo wyraźnie usłyszałam, że jesteśmy zbawieni z łaski. No i te rozmowy, jakby te spotkania i znajomość trwa oczywiście do dzisiaj, ale te spotkania oczywiście oprócz takich spotkań i rozmów na inne tematy były też ewangelizacją. I chwała Panu za to, że postawił dwie takie siostry na mojej drodze. W międzyczasie ja jeszcze raz zmieniłam pracę i później w 2014 roku udało mi się dostać pracę marzeń, jak mi się wydawało. Była to praca w firmie produkcyjnej w dziale handlowym z językiem rosyjskim, czyli taka, o jakiej wcześniej marzyłam. I byłam szczęśliwa, bardzo się cieszyłam, że takie zajęcie mam. I stosunkowo po krótkim okresie czasu okazało się, że atmosfera w firmie jest bardzo trudna.
że trudno mi się pracuje, że jest bardzo dużo stresu, jest bardzo duży nacisk na wyniki sprzedaży. I w tej pracy też zaczęłam się źle czuć i fizycznie, i psychicznie, ale cały czas miałam w głowie taką myśl, że poczekam jeszcze miesiąc, bo przecież 10 będę miała wypłatę na koncie i znowu będzie kolejna suma, o tyle będzie więcej na koncie, więc jeszcze poczekam, jeszcze wytrzymam. I potem mówiłam sobie, powtarzałam sobie, wytrzymam 2 lata i odejdę. I tych 2 lat nie wytrzymałam, zwolniłam się wcześniej. Poczułam ogromną ulgę i to był już czas, kiedy zaczęłam pragnąć w życiu pokoju i spokoju. I to był okres, kiedy kupiłam swoją pierwszą Biblię. Zaczęłam to Słowo Boże czytać. Czytałam też taki kalendarz Dobry Zasiew. To jest kalendarz, który dostałam od mojej, od siostry poznanej na Ukrainie i dostawałam go co roku. I na początku nie czytałam tego kalendarza regularnie, ale potem znajdowałam właśnie takie perełki, nawet nie czytając akurat kartki na dany dzień. To był fragment z pisma i komentarz. Poczułam też w pewnym momencie, że powinnam poszukać kościoła dla siebie. I byłam w różnych miejscach. A ponieważ Bóg jest wielki i jest dobry, to w zeszłym roku przyjechałam do Ustronia na długi weekend i pomyślałam sobie, że wybiorę się w Ustroniu tutaj do kościoła. I w wyszukiwarce internetowej znalazłam ten kościół KZ Betel. Weszłam na stronę internetową, zaczęłam czytać historię tego zboru. I w kalendarzu, który jest na tej stronie internetowej, wyczytałam, że dzisiaj, czyli w czwartek o 19:00 jest modlitwa kobiet. I wybrałam się na tę modlitwę. I było to wyjątkowe wydarzenie, bo zobaczyłam, jak się modlą siostry. Zupełnie inaczej, to była zupełnie inna modlitwa, jakiej do tej pory nie znałam. Siostry też modliły się nade mną. I po powrocie z Ustronia zaczęłam też jeszcze więcej czytać o tym zborze. Znalazłam też kanał YouTube'owy i na tym kanale oglądałam świadectwa. Potem sytuacja epidemiczna dała taką możliwość, że można też w każdą niedzielę o 11:00 zobaczyć nabożeństwo live. I też chwała Panu za to. No i dzisiaj jestem tutaj, żeby o tym wam opowiedzieć, żeby powiedzieć, że Pan jest dobry i jestem mu wdzięczna za chrześcijan, których postawił na mojej drodze, nadal stawia. Jestem wdzięczna za osoby, które poznałam w tym zborze. Jestem wdzięczna za moją rodzinę. Jestem wdzięczna za to, że Pan Bóg zmienił mnie i dał mi nowe serce. I dziękuję za was, niech wam Bóg błogosławi.